Siemka, z tej strony Prosołt i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3 Remastered. Jak ostatnio pamiętacie, zrobiliśmy sobie chyba misje poboczne? Nie jestem pewny też. I słuchajcie, zanim sobie zaczniemy, weźmiemy sobie pocisk penetrujący. Myślałem, żeby jeszcze kartacze wziąć. No to też jest nowy rodzaj bomb. No i dobra, ja praktycznie nie mam teraz funduszy. Ale no, na nic innego nie mogę w sumie zdobywać, tak szczerze mówiąc. Dobra, i sobie dogramy ten atak na prospektora. No i zrobimy sobie misję pod tytułem jedyny w swoim rodzaju. Bo tutaj mamy jeszcze cztery kolejne misje morskie, ponieważ zrobiliśmy sekwencje, nie? To nam się odblokowały nowe. Ja ogólnie już trochę grałem w tą misję, ale nie pokazałem wam jej z tego względu, że była ona nie do przejścia. Z tego właśnie względu, że nie miałem jakichś fajnych ulepszeń. Boże, ja w ogóle teraz nie wiem. Dobra, jeden zatopiony. Dobra. Dobra. Idziemy dalej. Dobra. Chyba musiałem ich zniszczyć w ileś tam minut. Ja pierdzielę, ale to zniszczenie zrobiło. Kurde, nie chciałem tego tak. Ale no
Boże, jak to beznadziejnie celuje. No i chuj, umrzemy. Ja zapominam się chować. Pierwszy raz mam desynchronizację chyba na morzu. Z własnej woli. No. Dobra, nice. Słuchajcie, ja wczytuję ostatni raz punkt kontrolny i robię cięcie. Bo ja naprawdę nie wiem, jak ja mam to zrobić. Boże, nie wierzę, że się udało tak szybko. No i ja znowu tak daleko odpłynąłem. No nie, no nie wierzę w to po prostu. W ogóle czemu nie z opóźnieniem się z takim respią? Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Boże. Nie, 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 nie uda mi się. Jest! Jest! Boże! Jedna sekunda! Boże! Tak! Nie wierzę, że mi się to udało! Matko! Boże! To była najtrudniejsza misja morska, jaką... Cokolwiek robiłem, aż mi się zakręciło w głowie, ludzie. Ja zejdę na zawał zaraz. Ej, teraz nie żartuję. Naprawdę jest źle. O matko. Pijaństwo w Danbury. O matko, serio mi się w głowie zakręciło. O matko, mam ochotę skończyć odcinek normalnie. Whew.
Operacja na Long Island. Nie, nie dadzą rady. Dobra, New Jersey. No i fajnie. Dobra, my lecimy kolejną misję morską. Jedyny w swoim rodzaju. Kurde, nie przeczytałem, co tam jest. Przepraszam. Czekajcie, wezmę do menu. A co jest? Aha. Nie pokazuje mi tego. Strzeż wejścia do kanału. Zatop fregatę. Spoko. Ej, o jakie... A, chyba o tamtej fregacie mówili. No, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Takiego rozpierdolu na tym morzu. Tam są chyba te fregaty. Spieprzać. To też jest dobre bardzo. O kuźwa, ale we mnie przywali. Nie przywalił! Jak umrzemy. No, kuźwa. Ej, to weźcie chociaż do tej fregaty mnie dopuśćcie. Chuj, on nowa całe. Jebało. Dobra, słuchajcie, zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Może to będzie nasty. O kuźwa. Czemu nie możemy... Jest, zatopiliśmy fregatę, super.
Teraz musimy... uważać. Bo tak naprawdę wszystko co mamy to zostało zrobione. Aha. Dobra, biorę normalne kule, bo... Nie wiem, czy ja mam ich ogólnie wszystkich pokonać. Udało się, czy... Tak, udało się, ja pierdzielę. Jest, udało się jeszcze dodatkowy cel zrobić. Boże. Super. Ja nie wierzę, że ja umiem robić misje morskie. Wow, naprawdę. Dalej jestem w szoku. ...44%. Byliśmy 1% w jednym odcinku. Bożeż kochany... Nie wiem, może druzgocący... ...upadek? Dobra. Druzgocący upadek. Zatop okręty brytyjskich korsarzy przeprowadzające zwiad na szlaku handlowym. Nie, serio. Gra wygląda niesamowicie. Okej, to niebo jest okropne. Skończcie już z tym. Limit odniesionych uszkodzeń, ja pierdzielę. No jeszcze co? Muszę się kryć często. Dobra. Kuźwa, dwie fregaty na mnie. Wow. No tak. Niech dłużej trzymają sobie. No i... Nie, nie mogę. Co to jest za misja w ogóle? Kto to wymyślił? Limit uszkodzeń, kuźwa. To niebo dalej wygląda okropnie, nie pokazujcie go.
No tak, i co jeszcze? Boże, nie chciałem. No nie. Kuźwa! Nie wiedziałem, że są przede mną. Dobra, ostatnia próba na nagraniu. Jeśli znowu mi się nie uda, to robię cięcie. I pewnie po cięciu już mi pójdzie normalnie, nie? Jezus Maryja! Dobra, trzeba najpierw wyeliminować te mniejsze statki. Dostał. Oczywiście, tak. Tutaj nie mam co się śpieszyć, szczerze mówiąc. No, spróbuj się wpierdolić, frajerze. Dobra. Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Wszystko ominęło ich, nie? Teraz mógłbym idealnie ich wszystkich ścisnąć. I ścisnąłem, ale trzeba się chować. Nie, nie trzeba się chować, bo jednak nie strzelili. Jebane debile. Jeszcze tamten frajer. Kurde, prawie dotarły. One są ogólnie na największą odległość, te zwykłe kule. To w sumie spoko. Tak! Udało się. Zarąbiście. Na, 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 na. O to chodzi. Druzgocący upadek. No i będziemy sobie kończyć już w sumie. Dobra, oczywiście w następnym odcinku chyba
Mówię chyba. A niech idzie. Oboje chyba zaraz biją level nawet. Dobra, no i w następnym odcinku zrobimy sobie trzy misje, czyli wołanie o pomoc, odszukaj okręt Somerset i francuski udział, ale chyba najpierw zaczniemy od francuskiego udziału. Zresztą zobaczymy. Zobaczmy, ile mamy procent. Dalej 44, naprawdę ludzie. Robicie sobie ze mnie jaja. Te lokacje morskie, co to w ogóle jest jeszcze? Nam się później odblokuje, bo ja nie wiem. Patrzcie, ulepsz pełni Aquile. Czyli muszę wydawać pieniądze. No to gówno. Oj, oj, oj. Nie będzie ciekawie. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Assassin's Creed 3 Remastered.